No nic, witam wszystkich serdecznie. Na pewno jestem bardzo zadowolony z wyniku i też z dużych fragmentów gry, bo wiemy, że momentami może ta gra była taka, powiedzmy, szachowa. Na szczęście mało tych było momentów, a tak obie drużyny zdążyły do zwycięstwa. I myślę, że tych akcji było wiele. Ten wynik mógł się potoczyć w różną stronę. Cieszę się z takiej dojrzałości i z tego, że potrafiliśmy wyjść od straconej bramki, potrafiliśmy zdobyć kolejne, podnieść się, to myślę, że dobrze świadczy o sile takiej mentalnej. No Pogoń, nie chciałbym tu zbytnio triumfować, natomiast no Pogoń, jeszcze brakowało nam zwycięstwa z Pogonią chyba tak do kompletu, bo wydaje mi się, że chyba z każdym zespołem przynajmniej raz wygraliśmy. I z Pogonią były dwa remisy, zacięte pojedynki, dzisiaj ten pojedynek też nie należał do łatwych. I cieszę się niezmiernie, że rozstrzygnęliśmy go na swoją korzyść. Dziękuję. To w samym meczu pierwsza połowa taka słaba w nasze wykonanie, myślę, że ogólnie słaba. Nie było zbyt wielu sytuacji z 5 pod bramką, dużo wyczekiwania, czekania na błąd przeciwnika. W przerwie meczu dokonaliśmy dwóch zmian. Łukasz Zwoliński strzelił Giorgio. Oczekiwaliśmy troszeczkę więcej od jednego od drugiego. Pomimo tej kontuzji Giorgio, o której wspominałem, wstawiliśmy do składu Akę, do środku pola mieliśmy troszeczkę problemów. Lubin troszeczkę swobodniej operował piłką niż my. Wszedł do boku Miłosz Szczybecki, myślę, że to była bardzo dobra zmiana. Sprowadził dużo ożywienia, miał swój udział przy bramce, zdobyliśmy bramkę. Wydawało się, że powinniśmy to spokojnie przypilnować i poszukać drugiej bramki. Chcieliśmy strzelić drugą bramkę, może za bardzo, bo w łatwy sposób straciliśmy piłkę po rzucie rożnym, nasze rzucie rożne 3 minuty po strzelonej bramce. Nadzieliśmy się na kontrę, na własne życzenie. Padła bramka na 1-1, za 3 minuty padła kolejna bramka, było widać, że mentalnie bardzo zabolało to zespół, nie byliśmy w stanie wrócić do gry. My staraliśmy sobie jeszcze jakieś sytuacje, ale nie było już tego, co było w tych pierwszych 15 minutach drugiej połowy, czyli takiej pasji, poświęcenia. Czegoś brakowało w dzisiejszym meczu. Na pewno też po niektórych zawodnikach widać zmęczenie. Rafał Muracki narzekał w tygodniu na przemęczenie. Dziś myślę, że też nie był to ten Rafał, który zawsze nas ciągnął do przodu, ale tak jak mówiłem, to jest chłopak, który dużo dla nas zrobił. Dzisiaj ciężar, który mieli wziąć na siebie inni zawodnicy. Żałuję bardzo, że tak się stało, że tak kończymy walkę. Przegraliśmy bardzo ważny mecz. Przed nami mecz z Krakowem, bardzo prestiżowy tutaj dla Szczecina. I zrobimy wszystko, żeby pozbierać się po tej przegranej i zagrać jak najlepszy mecz i pożegnać się w dobrym nastroju po tej rundzie z kibicami. Dziękuję.